Czy wszystkie religie są równie prawdziwe? Czy wszystkie oferują swoim wyznawcom tak samo skuteczne środki pozwalające na osiągnięcie zbawienia? Dzień dobry Państwu. Jest wtorek, godzina 19, EWST online. Na świecie i w Polsce istnieje wiele religii. Ten fakt stanowi poważne wyzwanie dla teologii i filozofii religii. Na ten temat będziemy dzisiaj, mam nadzieję, że również rozmawiać, a nie tylko słuchać. Więc żeby był czas na rozmowę, ja już nie przedłużam. Zapraszam. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Temat mojego dzisiejszego wystąpienia to piękno czy piekło różnorodności, filozofia i teologia wobec pluralizmu religijnego. Plan wystąpienia jest następujący. Najpierw parę słów o samym pojęciu pluralizmu religijnego. Później króciutko przedstawię pluralizm religijny jako fakt na świecie i w Polsce. W zasadniczej części tego wystąpienia przedstawię filozoficzne, teologiczne stanowiska wobec pluralizmu religijnego i w końcu zastanowię się nad kwestią wyboru religii czy też światopoglądu. Samo pojęcie pluralizmu religijnego wydaje się na pozór zrozumiałe, ale warto rozróżnić dwa sensy tego pojęcia. Sens opisowy i sens wartościujący. W sensie opisowym pluralizm religijny oznacza po prostu obserwowaną w świecie wielość religii, wielość doktryn, praktyk i instytucji czy organizacji religijnych. Natomiast pluralizm religijny w sensie wartościującym to stanowisko filozoficzne lub teologiczne, zgodnie z którym wszystkie te religie mają taką samą lub porównywalną wartość poznawczą i soteryczną. I jak w toku naszego dzisiejszego spotkania zobaczymy, pluralizm religijny w sensie wartościującym rozumiany jest tylko jednym z możliwych stanowisk wobec pluralizmu religijnego w sensie opisowym. Zacznijmy jednak właśnie od pluralizmu religijnego w sensie opisowym. Czyli od pluralizmu religijnego jako pewnego faktu socjologicznego czy też kulturowego. I najpierw w takim wymiarze globalnym, czyli pluralizm religijny na świecie. Być może będzie to dla Państwa zaskakująca liczba. Dane nie są może aktualne, zapewne nie są adekwatne, ale w jednym z dostępnych źródeł w Encyklopedii Religie Świata z 2006 roku znalazłem informację, iż istnieje ponad 4200 zarejestrowanych religii na świecie. Nie jest tam wprawdzie powiedziane, czy tutaj jako te religie liczone są osobno wyznania czy kościoły, czy chodzi rzeczywiście o odrębne religie, ale tak czy inaczej liczba ta robi wrażenie. Rząd wielkości, prawda? Tysiące religii. Jeśli jednak uwzględnimy teraz liczbę wyznawców, to ten obraz znacznie się upraszcza. Tutaj korzystam z danych dostępnych w roczniku statystyki międzynarodowej z 2020 roku, a dane są podawane za Encyklopedią Britanniką z roku 2017. I wymienionych tutaj mamy w sumie
kilkanaście religii. Jak widzimy, tutaj może bardziej słyszymy, ja widzę Państwo może troszkę gorzej. W sumie wyznawcy różnych religii stanowią prawie 90% całej populacji gatunku Homo sapiens zamieszkującej naszą planetę. W liczbach bezwzględnych daje to ponad 6,5 miliarda osób. Z kolei jako bezwyznaniowcy tutaj zostali określeni agnostycy i ateiści w liczbie 11% albo 827 milionów. W jednym z innych źródeł, na stronie adherence.com, spotkałem też taką informację, że w tym gronie wśród bezwyznaniowców mniej więcej połowa to są teiści, a więc osoby uznające istnienie Boga, ale jednak nie identyfikujący się z żadną z tradycyjnych religii. Jeśli chodzi o wyznawców różnych religii, to spośród nich najwięcej, bo prawie 1/3 całej populacji Homo sapiens, to chrześcijanie. 32,9%, prawie 2,5 miliarda ludzi. A wśród nich z kolei najwięcej, to aż prawie 17% i 1,242 miliony osób to katolicy, później protestanci 7,4%, 552 miliony i prawosławni 3,8%, 284 miliony. Dalej mamy jako druga największa religia światowa to islam. Wyznawcy islamu, muzułmanie stanowią 23,6% całej populacji. 1,752 miliony osób. Później mamy hinduistów w liczbie 13,7%, około 1 miliarda osób. Buddyści 7%, 521 milionów. Wyznawcy chińskich religii ludowych, czyli chodzi tutaj przede wszystkim o wyznawców konfucjanizmu, taoizmu, prawie 6%, 441 milionów. Wyznawcy religii etnicznych, dalej w kolejności wymienieni wyznawcy nowych ruchów religijnych. Uwagę Państwa chciałbym zwrócić na tutaj ten punkt, Żydzi. 0,2%, 14 milionów, no prawie 15 milionów wyznawców. Za każdym razem, kiedy oglądam tego typu statystyki, ta informacja robi na mnie wrażenie, bo skądinąd, takie jest moje przynajmniej przekonanie, religia ta jest bardzo znacząca, tak? Choć w takich liczbach pod względem liczby wyznawców no nie należy do najliczniejszych na świecie. Jeśli chodzi o pluralizm religijny w Polsce, to tutaj pewnych informacji dostarczają nam dane dostępne na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Informacje, które Państwu za chwilkę podam, dotyczą religii, kościołów, związków wyznaniowych, które mają uregulowany status prawny w Polsce. Na dwa sposoby jest to możliwe, albo na mocy jakiejś odrębnej ustawy, albo na mocy wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. Natomiast jeśli chodzi o liczbę wyznawców, to tutaj będę się opierał na danych dostępnych w Małym Roczniku Statystycznym Polski z 2020 roku. I teraz
Jeśli chodzi o tę liczbę kościołów, związków wyznaniowych, które mają w Polsce uregulowany status prawny, to istnieje 15 kościołów innych związków wyznaniowych, których stosunki z państwem są uregulowane odrębnymi aktami prawnymi, oraz 169 kościołów innych związków wyznaniowych wpisanych do rejestru kościołów innych związków wyznaniowych. A oprócz tego jeszcze w tymże rejestrze znajdziemy 5 organizacji międzykościelnych. W sumie daje to niespełna 200 kościołów związków wyznaniowych, co jednak, myślę, robi wrażenie. Jeśli chodzi o kościoły i związki wyznaniowe, których status prawny jest uregulowany na mocy odrębnych aktów prawnych, to tutaj mamy je wymienione. W nawiasach widzicie Państwo liczbę wyznawców na koniec 2019 roku. Te kościoły, związki wyznaniowe wymienione są w takiej kolejności, jakiej też i wymienione są na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na co chciałbym tutaj zwrócić uwagę, to większość tych organizacji religijnych to są kościoły należące do chrześcijańskiej tradycji religijnej. Tutaj wyjątek stanowią Muzułmański Związek Religijny Rzeczypospolitej Polskiej, Karaimski Związek Religijny Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli chodzi o liczbę wyznawców, no to chyba tutaj te liczby nie są zaskakujące. Na większość osób znających jakąś religię w naszym kraju, to są członkowie Kościoła katolickiego, 4 obrządków. Pod względem liczby wyznawców, po drugi tutaj jest polski autokefaliczny kościół prawosławny. Później gdzieś jeszcze dziesiątki tysięcy osób idzie liczba wyznawców Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Starokatolickiego Mariabitów, czy Kościoła Polsko-Katolickiego albo Kościoła Zielonoświątkowego. Jeśli teraz chodzi o kościoły i związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i związków wyznaniowych, to oczywiście nie będę tutaj Państwu przedstawiał pełnej listy 169 kościołów związków wyznaniowych, ale tylko niektóre spośród tych kościołów. Więc na przykład Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, czyli Mormoni, Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny, czyli jedna z organizacji religijnych nawiązujących do religijnej tradycji hinduizmu. Świadkowie Jehowy w Polsce z liczbą 116 tysięcy wyznawców. Inny związek wyznaniowy, który nawiązuje do hinduizmu, Instytut Wiedzy o Tożsamości Misja Chaitani. Muzułmański kolejny związek wyznaniowy, islamskie zgromadzenie Al-Il-Bayt, jeden z kilkunastu buddyjskich związków wyznaniowych, ten liczy bodajże najwięcej wyznawców, związek buddyjski Benzien Karma Kamt Sang, 2062 osoby, ale mamy też związek wyznaniowy panteistów, mamy także Zgromadzenie Braci i Sióstr Politeistów, mamy Związek Taoistów, czy też mamy, to jest jeden z kilku związków wyznaniowych restaurujących słowiańskie wierzenia religijne, tutaj zachodniosłowiański Związek Wyznaniowy Słowiańska Wiara. Czyli tak patrząc na pozycję
w tym rejestrze kościołów i związków wyznaniowych, a także patrząc na artykuł 25 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, tak, który głosi, że kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione, no, moglibyśmy powiedzieć, że wydawało się, że mamy pluralizm religijny w Polsce. No, ten obraz nieco inaczej wygląda, jeśli uwzględnimy liczbę wyznawców, tak, na co już wcześniej zwracałem uwagę, no, a także praktykę społeczną i polityczną, ale to być może jest temat na osobne spotkanie i osobną dyskusję. Teraz, proszę Państwa, wobec tej wielości religii, kościołów, związków wyznaniowych nasuwa się pytanie, co wobec tej wielości, wobec tego pluralizmu de facto robić, tak? Jakie stanowisko przyjąć? No i tutaj są różne możliwości. Omówię cztery, które kojarzę z ruchem określanym mianem nowego ateizmu, z osobą Johna Hicka, współczesne stanowisko Kościoła katolickiego oraz łącznie i wyjaśnię też, dlaczego łączę je stanowisko katolickiego tradycjonalizmu oraz konserwatywnego luteranizmu. Zacznijmy od nowego ateizmu. Jak prawdopodobnie Państwo wiecie, nowy ateizm to już taki, no już nie nowy, bym powiedział, ruch intelektualny czy kulturowy, którego głównymi przedstawicielami są tak zwani czterej jeźdźcy, tak, czyli Richard Dawkins, zasadniczo biolog, jeśli chodzi przynajmniej o jego formalne wykształcenie, ale znany także jako autor między innymi książki pod tytułem Bóg urojony. Daniel Dennett, amerykański filozof. To nie jest może główny nurt jego filozoficznej twórczości, ale jest też między innymi autorem książki dostępnej w przekładzie na język polski Odczarowanie, religia jako zjawisko naturalne. Dalej, nieżyjący już brytyjski publicysta Christopher Hitchens, autor między innymi takich książek jak Bóg nie jest wielki, dlaczego religia wszystko zatruwa, czy też misjonarska pozycja Matka Teresa w teorii i praktyce, takie bardzo krytyczne opracowanie dotyczące osoby działalności Matki Teresy z Kalkuty. I w końcu sam Harris, autor między innymi takich książek jak Koniec wiary, czy też List do chrześcijańskiego narodu. I teraz stanowisko nowego ateizmu wobec pluralizmu religijnego można przedstawić przy pomocy następujących tez. Po pierwsze, pluralizm religijny de facto jest niepodważalny. No jest to pewien po prostu fakt społeczny, fakt kulturowy, po prostu trudno przecież kwestionować. Natomiast ten fakt może być faktycznie przez przedstawicieli nowego ateizmu bywa wykorzystywany jako jeden z argumentów na rzecz poznawczej bezwartościowości religii. To znaczy, autorzy ci zauważają, że różne religie zawierające różne doktryny religijne są ze sobą po prostu niezgodne, tak? I wydają się w zasadniczych kwestiach przeczyć sobie nawzajem i w tym sensie można powiedzieć znosić się, ponieważ też zdaniem tych autorów nie ma możliwości rozstrzygnięcia, która z tych religii jest prawdziwa. A wobec poznawczej bezwartościowości religii, mówienie o ich wartości soterycznej, tak, czyli mówienie o ich wartości jako pewnych ścieżek pozwalających na osiągnięcie zbawienia, po prostu nie ma sensu. Ale na tym przedstawiciele nowego ateizmu nie poprzestają, tak? Nie tylko stwierdzają oni poznawczą bezwartościowość, a także no, soteryczną
czyli zbawczą bezwartościowość religii. Twierdzą oni również, że w takim wymiarze doczesnym religie są korzeniem wszelkiego zła. To wyrażenie korzeń wszelkiego zła to tytuł filmu, który powstał na podstawie książki, pierwszej części filmu powstałego na podstawie książki Charlesa Dawkinsa Bóg urojony. Pierwsza część właśnie nosi tytuł The Root of All Evil, korzeń wszelkiego zła. Autorzy ci uważają, że właśnie jeszcze raz, nie tylko, że religie, doktryny religijne są poznawczo wartościowe, nie tylko, że nie dają żadnego zbawienia swoim wyznawcom, ale w tym wymiarze doczesnym przynoszą wiele bardzo negatywnych skutków. W wymiarze społecznym czy politycznym będą źródłem konfliktów, ale także w wymiarze psychicznym. Tutaj na przykład zwracają oni uwagę na szkody psychiczne, jakie ich zdaniem mają powodować religijne doktryny, na przykład dotyczące piekła czy wiecznego potępienia niektórych osób. Teraz stanowisko Johna Hicka. John Hick to nieżyjący już brytyjski filozof, teolog. W przekładzie na język polski dostępna jest między innymi jego książka zatytułowana Piąty wymiar i to, co tutaj za chwilkę Państwu powiem, w dużej mierze na tej książce właśnie się opiera. Macie tutaj również Państwo adres do ciągle istniejącej strony Johna Hicka, na której można też znaleźć kilka jego artykułów oraz listę jego najważniejszych publikacji. Stanowisko Johna Hicka można przedstawić w sposób następujący. Otóż John Hick twierdzi, że wszystkie religie łączy pewne wspólne przesłanie. No i na to przesłanie, można powiedzieć, składają się trzy następujące tezy. Po pierwsze, istnieje jakiś transcendentny, nadprzyrodzony wymiar. Sam Hick, pisząc o tym transcendentnym, nadprzyrodzonym wymiarze, posługuje się takimi wyrażeniami jak piąty wymiar, rzeczywiste, pisane z wielkiej litery, the real, albo ostateczne, the ultimate. To pierwsza teza. Druga teza to twierdzenie, iż doczesna egzystencja człowieka jest jakoś zepsuta, upadła. No, na przykład na gruncie chrześcijańskiej tradycji religijnej teza ta znalazła wyraz w doktrynie grzechu pierworodnego. No i trzecia teza, która ma być takim wspólnym elementem doktryn wszystkich religii, to teza głosząca nadzieję na osiągnięcie zbawienia, czyli przekroczenie tej doczesnej, zepsutej, upadłej ludzkiej egzystencji, osiągnięcie zbawienia poprzez nawiązanie i kultywowanie więzi z owym wymiarem transcendentnym. Jeszcze raz, te trzy tutaj wymienione przeze mnie tezy, to ma być według Hicka pewien taki najmniejszy wspólny mianownik wszystkich doktryn religijnych. Dalej, Hick twierdzi, że różne religie w różny sposób próbują pojąć ową rzeczywiste, tak, to ostateczne, lecz żadna z nich w tych próbach nie jest uprzywilejowana. Tutaj wyraźnie dają znać o sobie takie kantowskie inspiracje w tej hickowskiej filozofii religii. On nawet się posługuje takimi wyrażeniami, wydają się być wprost zaczerpnięte z myśli królewieckiego filozofa. Czasami pisze na przykład the real an sich, prawda? Co przypomina tą kantowską rzecz samą sobie, Ding an sich. W każdym razie różne doktryny religijne, jeszcze raz, no, nie żadna z nich nie może sobie rościć pretensji do tego, że w jakiś
taki wyczerpujący, pełny, adekwatny sposób ujmuje to, co rzeczywiste. Każda na swój sposób próbuje, ale żadna no, nie jest tutaj w jakiś sposób wyróżniona. I w końcu, zdaniem Hicka, różne religie stanowią różne, lecz w sumie równowartościowe drogi pozwalające na osiągnięcie zbawienia. Czyli mamy tutaj do czynienia z takim pluralizmem soterycznym. To można ilustrować taką znaną metaforą różnych dróg prowadzących na ten sam szczyt. Tyle jeśli chodzi o stanowisko Johna Hicka. Teraz stanowisko Kościoła katolickiego, tu być może powinien powiedzieć współczesne stanowisko Kościoła katolickiego. To, co za chwilkę Państwu powiem, oparte jest przede wszystkim na wymienionych tutaj dokumentach. Proszę zwrócić uwagę, trzy z nich to są dokumenty z Soboru Watykańskiego II. Tu w szczególności w naszym tutaj kontekście naszych dzisiejszych rozważań bardzo ważne są deklaracja stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, Nostra Aetate, oraz deklaracja o wolności religijnej. To nauczanie też oczywiście zostało też zawarte w katechizmie Kościoła katolickiego. No i w kontekście naszych dzisiejszych rozważań koniecznie trzeba wspomnieć dokument Kongregacji Nauki Wiary z 2000 roku, deklaracja o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła Dominus Jezus. Ta deklaracja, ona w sumie stanowi, można powiedzieć, troszkę taki pomost pomiędzy właśnie tym, jak to powiedziałem, współczesnym, tym posoborowym nauczaniem Kościoła, a tym takim bardziej tradycyjnym czy tradycjonalistycznym, przedsoborowym, o którym też za chwilkę Państwu powiem. Ale to powiedzmy współczesne, posoborowe nauczanie Kościoła katolickiego, czy stanowisko Kościoła katolickiego w kwestii pluralizmu religijnego można przedstawić przy pomocy następujących tez. Tu oczywiście też pluralizm religijny jako fakt no nie jest kwestionowany, tak, jako fakt społeczny czy socjologiczny. I teraz tak, w wymiarze społecznym i politycznym, zgodnie z tym współczesnym nauczaniem Kościoła katolickiego, wyznawcy wszystkich religii powinni cieszyć się wolnością publicznego wyznawania i praktykowania swojej religii. Wolność religijna. Kościół ciągle dopuszcza taką możliwość, że jakaś religia, no w szczególności religia katolicka, może być oficjalnie ustanowiona jako religia państwowa, ale nawet wtedy wyznawcy, jeszcze raz, wszystkich religii powinni mieć możliwość publicznego wyznawania i praktykowania swojej religii. Tu trzeba też jeszcze pamiętać o kontekście, w którym to nauczanie było ogłoszone, tak? Połowa lat 60., czyli to były jeszcze czasy, kiedy no, nazwijmy to blok wschodni, mocno się trzymał, tak? Więc to domaganie się wolności religijnej też w tym kontekście należy rozumieć, tak? W kontekście sowieckiego komunizmu, wrogiego wobec religii. Teraz w wymiarze teologicznym, tak, to współczesne nauczanie Kościoła katolickiego głosi, że jedynie religia katolicka jest w pełni prawdziwa. Kościół katolicki jest depozytariuszem całej zbawczej prawdy i szafarzem wszystkich środków potrzebnych do zbawienia. I to jest zresztą element, można powiedzieć, niezmienny nauczania Kościoła katolickiego od wieków, można powiedzieć, od zarania ten element występuje. Co jest przedmiotem w łonie samego Kościoła katolickiego pewnych sporów i kontrowersji, to te dwa kolejne punkty, które głoszą, że
innych wyznaniach i religiach obecne są w mniejszym lub większym stopniu ziarna prawdy. Czyli jakkolwiek, jeszcze raz, ta cała zbawcza prawda jest, można powiedzieć, udziałem tylko i wyłącznie Kościoła katolickiego i w jego nauczaniu znajduje wyraz, to jednak jakieś cząstki tej zbawczej prawdy są też obecne w innych wyznaniach i religiach. W tym kontekście często się mówi o takich kręgach przynależności do Kościoła. Czyli tutaj też zahaczamy o eklezjologię, tak? I można powiedzieć, że tym kręgom przynależności do Kościoła też odpowiada stopień nasycenia tą zbawczą prawdą. Tak? Więc tutaj w samym centrum jest sam Kościół katolicki, najbliżej takim kręgiem, najbliższym ma być Kościół prawosławny, następnie chrześcijanie należący do innych wyznań, następnie wyznawcy judaizmu, wyznawcy islamu, wyznawcy innych religii, a nawet w tym współczesnym nauczaniu głosi się, że nawet wśród niewierzących mogą być jakoś te ziarna prawdy obecne i o ile oni je rozpoznają, to też można powiedzieć, do Kościoła jakoś przez to przynależy. I dalej, zgodnie z tym współczesnym nauczaniem Kościoła katolickiego, głosi się, że również wyznawcy innych religii mogą dostąpić zbawienia. Jest to możliwe. Czyli nawet osoby, powiedzmy, zmarły bez chrztu. Ale, i to jest właśnie ten punkt mocno podkreślany w tej deklaracji Dominus Jezus z 2000 roku, nawet znaczy, jeśli tak się dzieje, to dzieje się to i tak tylko i wyłącznie dzięki ofierze Chrystusa. Ta ofiara Chrystusa ma mieć takie uniwersalne znaczenie. Czyli wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś bez swojej winy nie miał okazji poznać Boga, Kościoła, Ewangelii, ale jednak kierując się tym prawem naturalnym zapisanym w swoim sercu, żyje w zgodzie ze swoim sumieniem. Kościół współcześnie głosi nadzieję zbawienia również dla takich osób, ale i tak to zbawienie się dokonuje dzięki ofierze Chrystusa. I w końcu stanowisko tradycjonalistycznego katolicyzmu oraz konserwatywnego luteranizmu. No właśnie, tutaj być może Państwa dziwi to zestawienie. Ja tutaj powiem jeszcze, że ono jest niepełne, bo tutaj pewnie moglibyśmy dokładać jeszcze inne wyznania, czy też nurty w ramach poszczególnych wyznań. Generalnie tu chodzi o pewne takie konserwatywne nurty. Myślę, że też w ramach innych religii znajdziemy też podobne stanowiska. Zestawiam tutaj te dwa ze sobą, żeby też pokazać, że powiedzmy na ten sposób myślenia i na to stanowisko wobec pluralizmu religijnego de facto, powiedzmy ten katolicki tradycjonalizm, no nie ma monopolów, że to nie jest tylko katolicka specjalność. Tak? I tutaj najpierw cytaty z dwóch takich źródeł, odpowiednio jedno dla katolickiego tradycjonalizmu, drugie dla tegoż konserwatywnego luteranizmu. To jest najpierw fragment słynnego Syllabusa Errorum dołączonego do encykliki papieża Piusa IX Quanta Cura. Ten Syllabus Errorum zawierał 80 błędnych tez potępionych przez papieża, czy papieże, tak? Tezy tylko
wyrażane wcześniej w nauczaniu Piusa IX, ale też w ogóle wcześniej w nauczaniu Kościoła. No i wśród nich znajdujemy następujące tezy. Tutaj trzeba podkreślić, że to są tezy wedle tego tradycjonalistycznego nauczania, czy tradycjonalistycznego katolicyzmu błędne. Tak? Więc tak, ta teza 15. Każdy człowiek ma prawo przyjąć i wyznawać taką religię, jaką wiedziony światłem rozumu uznał za prawdziwą. Dalej, kolejny błąd. Ludzie, praktykując jakąkolwiek religię, mogą odnaleźć drogę wiecznego zbawienia i je osiągnąć. Inna błędna teza. Przynajmniej należy żywić nadzieję na wieczne zbawienie tych wszystkich, którzy w żaden sposób nie należą do prawdziwego Kościoła Chrystusowego. Tutaj trzeba podkreślić, że w tym tradycjonalistycznym nauczaniu też się podkreśla, że ten prawdziwy Kościół Chrystusowy to jest ten widzialny Kościół, tak? Czyli nie chodzi o ten taki jakiś niewidzialny i o jakieś takie kręgi przynależności do Kościoła, które wykraczają poza ten widzialny Kościół, tak? No i w końcu ta 18. teza. Protestantyzm nie jest niczym innym, jak tylko odmienną formą tej samej prawdziwej religii chrześcijańskiej, i wyznając jego zasady, można tak samo podobać się Bogu, jak należąc do Kościoła katolickiego. Więc to rzeczywiście tutaj podane jako teza błędna. Ale teraz proszę reprezentatywny przykład dla konserwatywnego luteranizmu. To jest fragment książki Johna Theodora Millera, duchownego luterańskiego, żyjącego w Stanach Zjednoczonych, w latach od 1885 do 1967 roku. Mieszkał i pracował w San Luis, jest autorem między innymi takiej obszernej dogmatyki chrześcijańskiej dostępnej w przekładzie na język polski. I tu czytamy między innymi: nie wolno klasyfikować chrześcijaństwa, które jest jedyną prawdziwą religią, do tej samej kategorii, co religii stworzonych przez człowieka. Tylko ono jest prawdziwą religią, podczas gdy wszystkie inne religie są falsyfikatami. I tak jak sfałszowany banknot nie jest prawdziwym pieniądzem, tak samo religie stworzone przez człowieka nie mogą uzasadnić swojego roszczenia do bycia rzeczywistymi religiami. Odłam rzymski ograbia religię chrześcijańską z jej specyficznego charakteru i z jej specyficznej treści. Katolicyzm opiera się na dwóch podstawowych błędach, które Duch Święty potępia z całą surowością, a mianowicie na nieomylności papieża w sprawach religijnych oraz na rozumieniu dobrych uczynków jako zasługi. Przede wszystkim te dwa błędy czynią Kościół katolicki wspólnotą niechrześcijańską. Czyli można powiedzieć, że pastor Miller to odpłaca Piusowi IX pięknym za nadobne. Uogólniając nieco, tak, proszę Państwa, dla tych dwóch i im podobnych stanowisk charakterystyczne są następujące tezy. Istnieje jedna tylko prawdziwa religia. No, w tej tradycji chrześcijańskiej tak często posługiwano się tym wyrażeniem vera religio. Poza prawdziwą religią nie ma zbawienia. No, w tym kontekście tutaj przywołuję tą słynną frazę Jana z Kartaginy, extra ecclesiam salus nulla, tak? Poza Kościołem nie ma zbawienia. Inne wyznania lub religie mogą być tolerowane, ale tolerowane w takim źródłowym czy pierwotnym sensie tego słowa, czyli cierpliwie znoszone jako błędy, tak? Jako zasadniczo coś szkodliwego. Tak? Tolerować tutaj znaczy tyle, co cierpliwie znosić, nie prześladując. I w końcu tak zwany dialog ekumeniczny, czy dialog międzyreligijny, czy dialog światopoglądowy mają sens o tyle tylko, o ile mogą doprowadzić do nawrócenia przedstawicieli innych wyznań, religii i światopoglądów na jedyną prawdziwą religię, a przez to przybliżyć ich do zbawienia. Teraz podsumowując, można tutaj stanowisko nowego ateizmu określić mianem ateistycznego ekskluzywizmu, stanowisko Johna Hicka mianem pluralizmu religijnego, stanowisko Kościoła katolickiego, to współczesne stanowisko Kościoła katolickiego mianem inkluzywizmu religijnego i stanowisko katolickiego tradycjonalizmu oraz konserwatywnego luteranizmu mianem ekskluzywizmu religijnego.
Teraz już zapomnijmy o tych konkretnych przykładach i potraktujmy po prostu te konkretne przykłady jako przykłady właśnie pewnych ogólniejszych stanowisk, które mogą być realizowane też przez inne, niewymienione tutaj, nieprzywoływane przeze mnie dzisiaj kościoły czy religie. Tak? I teraz właśnie uogólniając, można powiedzieć, że wobec tego faktu pluralizmu religijnego, tak, możliwe są następujące stanowiska. Po pierwsze właśnie ateistyczny ekskluzywizm, który głosi, że żadna religia nie jest prawdziwa, wszystkie są błędne i żadna religia nie prowadzi do zbawienia, a wszystkie wręcz są szkodliwe. Po drugie, pluralizm religijny, który głosi, że wszystkie religie są w tym samym lub w porównywalnym stopniu prawdziwe i wszystkie religie oferują równie skuteczne środki osiągnięcia zbawienia. Po trzecie, inkluzywizm religijny, czyli pogląd, zgodnie z którym tylko jedna religia jest w pełni prawdziwa i tylko jedna oferuje pełnię środków potrzebnych do osiągnięcia zbawienia. Inne religie zawierają w mniejszym lub mniejszym stopniu część zbawczej prawdy. No to jest bardzo ważne, to co się tutaj pośredniku pojawia, tak? Bo tutaj osiągnięcie zbawienia w ramach innych religii jest tutaj dopuszczone jako pewna możliwość, a także no, jest ceniona ta poznawcza wartość doktryn religijnych innych religii, no ale jest tu pewne wartościowanie i zróżnicowanie religii, tak, względem właśnie poznawczej i esoterycznej wartości. No i w końcu ekskluzywizm religijny, tylko jedna religia jest prawdziwa i tylko jedna religia prowadzi do zbawienia. I na koniec jeszcze chciałbym podjąć takie krótkie rozważania dotyczące tej kwestii wyboru religii czy światopoglądu. Tutaj ten punkt jest opatrzony znakiem zapytania, bo w ogóle tutaj no właśnie ten wybór jest czymś problematycznym, tak? Bo proszę Państwa, co wobec, jeszcze raz, co wobec faktu wielości religii, wielości wyznań robić, tak? No, wydaje się, że taka jedna z nasuwających się czy narzucających się możliwości, ktoś mógłby powiedzieć, że wybierać. No i okej, no, przyjmijmy, tak, że jest to jedna z możliwości, wybierać. No, według jakich kryteriów? Tutaj chciałbym skorzystać z inspiracji profesora Jacka Wojtysiaka, który w swojej książce Filozofia i życie zaproponował pewne kryteria racjonalnego wyboru religii, czy ja to nawet szerzej bym traktował światopoglądu. Tak? Cztery takie kryteria zaproponował. Po pierwsze, kryterium empirycznej konfirmacji. Tu chodzi o to, na ile doktryna danej religii, czy też na ile jakieś twierdzenia składające, przekonania składające się na dany światopogląd są zgodne z szeroko rozumianym doświadczeniem, ale w szczególności z tym, co bywa określane mianem doświadczenia religijnego. Po drugie, kryterium wewnętrznej spójności. Na ile wierzenia składające się na doktrynę danej religii, czy też przekonania składające się na dany światopogląd są ze sobą zgodne, tak? Czy występują tam jakieś niezgodności, sprzeczności, czy nie. Dalej, kryterium wiarygodności. Tutaj chodzi o wiarygodność źródeł, na których opiera się dana religia, czyli na przykład świętych pism tej religii. Chodzi o wiarygodność też taką historyczną, ale ja bym tutaj też troszkę to kryterium rozszerzył. Wychodzę w tym momencie poza to, co pisał Jacek Wojtysiak. Traktowałbym to też jako kryterium odnoszące się do wiarygodności tych, którzy nam przekazują tę religię, tak? Czyli chodzi o wiarygodność wyznawców tej religii, tak? Na ile oni są, można powiedzieć, wiarygodnymi świadkami, osobami godnymi zaufania, którym można po prostu uwierzyć, tak? Na ile też na przykład to się już łączy też z tym kolejnym kryterium, na ile też swoim życiem
zaświadczają o prawdziwości tej religii, na ile ich życie jest zgodne z, w szczególności ze wskazaniami moralnymi tej religii. No i w końcu kryterium egzystencjalnej czy życiowej użyteczności. Na ile dana religia wspiera nas w naszym życiu, w naszych egzystencjalnych zmaganiach, na ile pomaga nam ona radzić sobie z takimi, powiedzmy, egzystencjalnymi wyzwaniami, przed którymi staje przecież każdy człowiek. Wyzwaniami związanymi z chociażby z doświadczeniem kruchości naszego istnienia, doświadczeniem śmierci, doświadczeniem cierpienia, czy też z kwestią sensu, czy braku sensu naszego życia. Jacek Wojciechiak proponuje takie kryteria i sam stosując, wskazuje na religię chrześcijańską i wyznanie katolickie jako spełniające te kryteria, zaznaczając jednocześnie, że być może ktoś stosując te kryteria dojdzie do innych wniosków, zastrzegając, że jest otwarty na dyskusję. Ja tu jednak w ogóle chciałbym zakwestionować samą ideę, czy racjonalnego wyboru. Czy w ogóle religia jest przedmiotem naszego wyboru? Myślę, że na wiele sposobów można by to kwestionować. Między innymi wskazując na to, że przecież w wielu, czy może w większości przypadków wyznawana przez daną osobę religia nie była, czy nie jest sprawą jej wyboru, tylko jest to raczej kwestia pewnych społecznych, kulturowych uwarunkowań. Oczywiście w ogóle mówienie o jakimś racjonalnym wyborze religii zakłada w ogóle, że dysponujemy możliwością jakiegokolwiek wyboru, wolną wolą, tak, że w szczególności jakieś przekonania czy wierzenia możemy sobie wybierać. Jeszcze jeśli chodzi o te takie społeczne, kulturowe uwarunkowania tak zwanego wyboru religii, to chciałbym tutaj jeszcze przywołać jedno źródło i być może autorka tej pracy da się kiedyś namówić na osobne spotkanie. Znana Państwu zapewne pani Joanna Gacka. Bardzo ciekawa praca pod tytułem Kościoły losu, wyboru czy buntu. Postrzeganie własnej tożsamości religijnej przez członków kościołów mniejszościowych na przykładzie polskich protestantów. W tej pracy między innymi znajdziemy bardzo wiele ciekawych myśli dotyczących takich też właśnie społecznych, kulturowych uwarunkowań rozumienia, przeżywania własnej religijności, no w szczególności właśnie przez, jak to czytamy w tytule pracy, członków kościołów mniejszościowych, kościołów protestanckich w Polsce. Ale na koniec jeszcze ten problem, tę kwestię wyboru też chciałbym tutaj uwypuklić, wprowadzając jeszcze taki na koniec motyw teologiczny. Jeszcze raz, czy religia jest sprawą naszego wyboru? Tu bym chciał jeszcze na koniec przywołać jeszcze Paula Tillicha, tak, który w ogóle wydaje się w swej teologii, w filozofii religii był bardzo otwarty. Tym niemniej w tej swojej koncepcji tego, co nieuwarunkowane, tak, tego, co ma być przedmiotem też specyficznie po tillichowsku rozumianej wiary, podkreśla, że ta wiara, czyli ta troska ostateczna, w sumie nie jest kwestią naszego wyboru, to my raczej jesteśmy pochwyceni przez przedmiot naszej wiary. Tak? No i w tym kontekście na sam koniec już chciałbym przywołać jeden cytat, który właśnie tę myśl, moim zdaniem, obrazuje i uwypukla. Tak? Nie byście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. Czy my jesteśmy w stanie wybrać sobie religię? Dziękuję bardzo. Dziękuję również za bardzo ciekawy, taki syntetyczny sposób przedstawienia tych no, bardzo różnych i bardzo odległych od siebie stanowisk wobec pluralizmu religijnego.
Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się coś powiedzieć właśnie na temat wyboru i trochę pokłócić się właśnie z tezą o jego racjonalności, jeżeli chodzi o takie wybory, powiedzmy, życiowe, bo to nie tylko jest kwestia wyboru religii, ale też wybory inne. My je racjonalizujemy po fakcie, tak wynika z bardzo wielu badań. Ale jeszcze odniosę się do Tillicha. Pokaże się tutaj na górze link już na nagraniu. Mamy świetny wykład profesora Lorca poświęcony właśnie Tillichowi i bardzo zachęcam Państwa do obejrzenia, bo on będzie doskonałym uzupełnieniem i jakby rozwinięciem tych Twoich, Łukasz, ostatnich słów. Co nie znaczy, że Twój wykład był niepełny, natomiast wiadomo, że wiele rzeczy się ze sobą łączy i warto gdzieś tam iść dalej, dlatego że ta teza, którą postawiłeś jakby na końcu, no, w gruncie rzeczy może nam zapowiedzieć kolejne tematy, którymi moglibyśmy się zająć. Tymczasem mamy trochę pytań. I zacznę może od takiego bardzo krótkiego. Co współcześnie oznacza stwierdzenie poza Kościołem nie ma zbawienia? Prawdopodobnie w odniesieniu właśnie do stwierdzeń Kościoła rzymskokatolickiego. Ta formuła jest przywoływana w katechizmie Kościoła katolickiego. Natomiast tak jak ja to rozumiem, ale proszę tutaj też autora pytania o sprawdzenie, to myślę, że odchodzi się od takiego ekskluzywistycznego rozumienia tej formuły, prawda? Albo się tutaj właśnie Kościół tak rozumie szeroko, czyli tutaj wraca ta koncepcja kręgów przynależności do Kościoła, zgodnie z którą no, nawet osoby niewierzące, jeśli znów tam, tak powiem, bez własnej winy nie wierzą, do tego Kościoła przynależą, tak? I mają możliwość dostąpić tego zbawienia, ale spotkałem się też z takim rozumieniem tej formuły, że ona jest jakby wiążąca dla samych katolików przede wszystkim, tak? To znaczy, że jej sens, jej przesłanie jest skierowane do tych, którzy już w Kościele katolickim są i to dla nich ma znaczyć tyle, że nie mają czego szukać poza Kościołem, tak? Że jak już są, to już niech zostaną, niech będą w tym Kościele, tak? Że nie mają właśnie... Ale tutaj się już nie podkreśla tego, że ci, którzy no, nie są w Kościele, że tego zbawienia dostąpić nie mogą, prawda? Raczej jako takie zniechęcenie do tego, żeby, no, najkrócej mówiąc, do apostazji. Tak? Łatwo nie będzie, bo mamy kolejne pytanie, które właśnie rozwija ten temat. Czy według współczesnych dokumentów Kościoła rzymskokatolickiego zbawieni mogą być także ludzie, którzy opuścili ten Kościół, na przykład konwertując do innych kościołów, czy nawet zmieniając religię albo zostając ateistami? Pytanie jest o to, czy według współczesnych dokumentów, tak? No ja w tej chwili nie jestem w stanie, że tak powiem, z pamięci, tak, ani nawet nie mam pod ręką, żeby sięgnąć i zajrzeć, odpowiedzieć, tak, jak to jest według współczesnych dokumentów, tak? Natomiast ja pozwolę sobie taką ogólniejszą opinię tutaj sformułować, ale też proszę, zresztą jak w odniesieniu do wszystkiego, co mówię, proszę krytycznie w ogóle do tego się odnosić i sprawdzać, tak? Ale mówię, co mi się wydaje, tak? Otóż ogólnie mówiąc, wydaje mi się, że Kościół nigdy i nigdzie nie stwierdza jakoś tak autorytatywnie, że ktoś na pewno będzie potępiony, że ktoś na pewno będzie zbawiony i że ktoś na pewno nie osiągnie zbawienia. Tak? Na pewno w
swoim nauczaniu zniechęca Kościół, tak, i ubolewa, tak, nad takimi sytuacjami, jeśli ktoś, nie wiem, porzuca wiarę, konwertuje, tak, ale wydaje mi się, że nie znajdziemy nigdzie jakichś takich stwierdzeń, w tym współczesnym przynajmniej nauczaniu, tak, taki los określały apostatów, konwertytów, tak? No tak. Raczej się mówi tak, że tutaj też mogą być różne też uwarunkowania, tak, przyczyny tego typu decyzji, prawda? Bóg jeden wie. Tak. W sumie fajnie by było, żeby wierni różnych kościołów brali przykład, bo szczerze powiedziawszy, ja z tych kościołów głównego nurtu nie znam kościoła, to znaczy nawet tych mniejszych, powiedzmy, nie znam kościoła, który właśnie łatwo wrzuca do piekła albo ma taki odpowiednik, nie wiem, ogłaszania świętym, tylko w drugą stronę. Fajnie by było, żeby pojedynczy chrześcijanie różnych wyznań brali z tego przykład i nie wysyłali się nawzajem do piekła, co niestety bardzo często, bardzo ochoczo czynią przy takich dyskusjach, czasami drobiazgi. Mamy też komentarz, taki z trochę z przymrużeniem oka. Inkluzywizm religijny w ujęciu z tego wykładu nie do końca jest inkluzywny. Może się, Łukasz, odniesiesz. No nie, no jednak te ziarna prawdy są, tak, rozsiane po świecie, tak, w tak, różnych wyznaniach religijnych. Ja myślę, że może ktoś miał na myśli takie podejście typu, to ja jestem przekonany oczywiście, że to, w co wierzę, ta moja religia jest najlepsza, ale nie odmawiam innym, prawda? No i tak chyba współcześnie jest właśnie w tym nauczaniu. Jest to przełożenie. Zresztą nie tylko w przypadku Kościoła rzymskokatolickiego myślę, że wiele kościołów chrześcijańskich, ale też wiele innych religii w ten sposób, w tych głównych swoich nurtach, jakby tą kwestię zbawienia, bez względu na to, jak ono jest rozumiane, pojmuje. I jeszcze jedno pytanie. Czym z punktu widzenia filozofii religii w kontekście teorii Hicka są działania ekumeniczne, mające na celu dążenie do jedności, a więc zmniejszenie zakresu pluralizmu, przynajmniej od strony formalnej? Tu znów przyznam się, że jakby nie znam na tyle dobrze filozofii Hicka, samego Hicka, tak? Jak on się odnosił właśnie do tego typu działań. Bo rzeczywiście... Ale tak abstrahując od tego, co sam Hick napisał, no możemy sobie tutaj pozwolić, myślę, na wspólne rozważania, prawda? Czyli przy takim założeniu właśnie, tak, że przyjmujemy to stanowisko pluralizmu religijnego, w sensie takim wartościującym, czyli że wszystkie są równie prawdziwe, są wszystkie równie dobrymi tam ścieżkami czy sposobami na osiągnięcie zbawienia, no to jaki jest sens tych rzeczywiście działań komunicznych w takim... W gruncie rzeczy tak można by zostawić wszystko tak, jak jest, a ludzie właśnie niech tylko wybierają, tak, po co tutaj, czy w wymiarze jakimś tam instytucjonalnym łączyć, jednoczyć, uniformizować. No, rzeczywiście trudno tutaj uzasadnić takie działania o charakterze ekumenicznym, tak, między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi, czy jakiś taki... Chyba, że no, chodziłoby jednak o zniwelowanie, no jednak tych konfliktów, które no, też nie możemy na nie zamykać oczu, prawda? Że no, chyba, że chodzi społecznym... na przykład o poznawanie się wzajemne. Też, po prostu, tak. Wiadomo, że coś, czego nie znamy, jest... bardzo często źródłem lęków, źródłem różnego rodzaju stereotypów, które bardzo często też są krzywdzące, więc myślę, że w takim ujęciu ekumenizm tutaj w tej teorii Hicka by się jak najbardziej mieścił. Natomiast rzeczywiście ciekawe pytanie, bo takie
ten ekumenizm mający na celu, czy dialog religijny mający na celu jakby zbliżenie postaw, dążenie do jedności, w przypadku tego ujęcia nie ma sensu. No, wydaje się tak, jakoś paradoksalnie ten inkluzywizm chyba wydaje się jakoś tak bardziej motywować do takiego dialogu, tak, niż taki radykalny pluralizm. Tak? Podczas dyskusji często spotykam się ze stwierdzeniem, że ekumenizm to powrót wszystkich do kościoła katolickiego, czyli ten tradycjonalistyczny. Ale współczesny kościół, nawet z tego co pan mówi, nie ciągnie wszystkich na siłę do siebie, a raczej w swoich dokumentach kładzie nacisk na ofiarę Chrystusa. Jak w kościele katolickim godzone są te dwie postawy? Nie wiem, czy są godzone właśnie, o to chodzi, że no występują, tak? No bo są różne nurty, tak? My tak mówimy katolicyzm, no ale oczywiście jest Urząd Nauczycielski Kościoła, są te oficjalne dokumenty, ale ja przecież no, encyklika Piusa IX jest jednym z oficjalnych dokumentów Kościoła i ta deklaracja o stosunku do religii niechrześcijańskich, tak, też jest jednym z dokumentów Kościoła katolickiego. No, to jest pewien problem, tak? No, są po prostu różne nurty i one tak, przynajmniej powiem prima facie, na pierwszy rzut oka wydają się być w ogóle niezgodne ze sobą, tak? One jakoś tam współistnieją, są tam napięcia, konflikty, czasami przybierające no, taką postać, jak w przypadku Bractwa Kapłańskiego Piusa X, tak, zainicjowanego przez Marcela Lefebvre'a. Czyli coś, co się powiedzmy, otarło o schizmę, tak. Mamy do czynienia bardzo często z takimi podziałami, które biegną też w poprzek denominacji. Tutaj mieliśmy też wykład, znaczy wykład, wywiad bardzo ciekawy, związany właśnie z takim podejściem na zasadzie konserwatyści i niekonserwatyści. I wydaje mi się, że takich rzeczy, wokół których ludzie się gromadzą, jest całkiem sporo. Oczywiście tutaj mówimy o kwestii na przykład dogmatów, czy jakichś takich rzeczy, które konstytuują konkretne wyznanie, czy konkretną religię. I tutaj rzeczywiście ludzie się skupiają w większym lub mniejszym stopniu, kładąc punkt ciężkości na to czy na tamto. No ale przy tak dużym na przykład kościele, jakim jest Kościół rzymskokatolicki, no my wyjeżdżając nawet z zagranicy albo nawet z parafii do parafii się przenosząc, możemy się znaleźć w zupełnie innym kościele tak naprawdę. Zresztą dotyczy to nie tylko kościoła katolickiego, nawet małe, malutkie kościoły, które liczą sobie tam w całej Polsce powiedzmy po kilka tysięcy wiernych, mają też bardzo różne oblicza w różnych częściach Polski i wydaje mi się, że jeżeli ktoś przeprowadzał się i szukał właśnie kościoła dla siebie w tej samej denominacji, mógł tego doświadczyć właśnie. Myślę, że to pora już tak na takie podsumowanie. W gruncie rzeczy no, nie ma. Z ankiety, która była też na Facebooku, wynika, że pluralizm religijny nie jest postrzegany ani jako zagrożenie, ani jako wsparcie dla ludzi wierzących. Wydaje mi się, że to właśnie to, co powiedziałeś na samym początku, że jest to fakt, my z tym żyjemy i to nie to, że musimy, po prostu z tym żyjemy. Tak samo jak faktem jest to, że ludzie są różni, tak samo faktem jest to, że ludzie w różny sposób szukają swoich dróg. I oczywiście są różne postawy wobec tego zjawiska, wobec innych religii. Byleby to nie były postawy próbujące eksterminować, czy postawy nietolerancyjne, bądź też poniżające kogoś ze względu na religię wyznawaną, bądź też na niewyznawanie żadnej religii, no to wydaje mi się, że taki pluralizm religijny jest też źródłem bardzo ciekawych spotkań
z innymi ludźmi. Przecież bardzo często jeździmy na przykład na wycieczki czy na wypoczynek w miejsca, gdzie ludzie zupełnie inaczej i wyznają, i modlą się, i funkcjonują. I u źródeł tego leży bardzo często właśnie religia. Łukasz, serdecznie Ci dziękuję raz jeszcze. Dziękujemy Państwu za ciekawe pytania z takiego dość szerokiego zakresu, wydaje mi się, bo to i właśnie takie bardzo praktyczne, ale też zahaczające właśnie o filozofię, o różne tezy stawiane przez Ciebie. Serdecznie Państwa zapraszam do subskrybowania naszej strony na YouTubie, naszego kanału, dlatego że jest tam całkiem sporo różnych już w tej chwili nagrań i filmów, a przy subskrybowaniu, przy pojawieniu się nowego filmu będziecie mogli Państwo od razu go obejrzeć, bo przyjdzie do Państwa powiadomienie. Także bardzo serdecznie Państwa zapraszam. No i zapowiem oczywiście zgodnie z naszą tradycją to, co będzie się działo za tydzień, a za tydzień będziemy mieli bardzo ciekawy temat. Doktor Sławomir Torbus będzie mówił na temat cytatu "Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą". Będziemy mówić na temat interpretacji tych dwóch wersetów z pierwszego listu do Koryntian, czy stosowanie ich w celu właśnie wyjaśnienia podstawy niedopuszczania kobiet do ogłoszenia kazań, czy pełnienia funkcji związanych z nauczaniem jest uprawnione. Czy, jak uważa wielu chrześcijan, interpretacja tego fragmentu jest jasna i jednoznaczna. W czasie wykładu omówiona zostanie kwestia autentyczności tego fragmentu oraz jego możliwych interpretacji. Także zapowiada się kolejny bardzo ciekawy wykład i bardzo ciekawe spotkanie. Już teraz Państwa serdecznie na nie zapraszam. A jeżeli chodzi o dzisiaj, to dziękuję Państwu równie serdecznie i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.